skok trochę spóźniony. Teraz trzeba wszystko trafić w punkt. Jest ten tylny wiatr, ale on się go nie boi. Jest dojrzały do wygrywania, jest świadomy tego, czego chce, a chce na pewno już dziś dość spokojnie poszybować daleko. Na razie w tym skoku myśli tylko o jednym. Adam Małysz, żeby było daleko powyżej tej czerwonej linii. Jest! Pięknie wylądowane! Adam Małysz obejmie prowadzenie. Piękny, długi skok, 217,5 metra, pół metra dalej od Jakobsena. Noty muszą być perfekcyjne, to było idealne, piękne. Małysz jest w tej chwili pierwszy. Jakobsen z nim przegrywa bezpośrednio i to jest oczywiście ważne, ale zobaczymy, jak teraz inni jeszcze skoczą. Pozostaje przecież wielka czwórka, przede wszystkim Koch, Jokelsej, Aman, ci, którzy prowadzą. Czwarty, Jernej Damian. I przede wszystkim bardzo wysokie oceny za styl, także ten skok był perfekcyjny. To był bardzo dobry skok. Norwek, 18,5. 19,5 Niemiec. 19 punktów daje Amerykanin. Adam Małysz o 1,9 punktu objął prowadzenie. To było oczywiste, że będzie pierwszy. Flagi, radość, a teraz oczekiwanie. Jernej Damian za chwilę bawi się. Wie, że ma tutaj za sobą też kilkadziesiąt tysięcy gardeł słoweńskich. Jernej Damian w ataku na dwójkę najlepszych klasyfikacji Pucharu Świata. Adama Małysza i Andersa Jakobsena. Blisko. Nie skoczył, a więc on jest za. Za chwilę Simon Aman. Po nim się można spodziewać wszystkiego najlepszego. To już jest naprawdę wielki zawodnik z tą świadomością, że może pierwsze dwa tytuły Mistrza Świata i Igrzysk Olimpijskich były szczęśliwe, ale po latach zdobyty w wielkiej walce tytuł Mistrza Świata daje mu przekonanie, że jest postacią z najwyższej półki, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Ale teraz wyglądam tutaj na zeskok na 200 metrze, lekki ruch powietrza z tyłu, nawet dość wyraźnie w tej chwili, to znaczy, że te warunki tam w końcówce nie są dobre. Małysz miał podobne, ale Małysz ale on lubi to przeskoczyć, tak, on potrafił to przeskoczyć. Ale jak obsem tu wszystkich też. No, mam nadzieję, że zadziwił fantastycznym skokiem. Warunki spowodują, że Adam przesunie się na podium. Simon Aman ma swoje wielbicielki, no i teraz od niego dużo zależy. Adam Małysz prowadzi, łączna nota 419,6, najdalej skoczył 217,5 metra. Jakby trochę zafrasowany warunkami Bernie Schedleron, wie, że inaczej skacze niż Adam Małysz. On bardzo szybko przychodzi do lotu, fantastycznie płynny, doskonały technicznie. Simon Aman, zobaczymy, ile będzie miał na progu, on zawsze podobnie 104,7. Adam Małysz miał podobną prędkość, zobaczymy, w powietrzu, bliżej, Aman przegrywa i w związku z tym wiadomo, że już jest Adam Małysz na podium. To jest pierwsza wiadomość, za chwilę dwójka świetnych, zwłaszcza ten dwukrotny mistrz świata, trzykrotny zwycięzca, tutaj Ruar Liokelsej, a później Martin Koch. 209 metrów. Jakobsen bezpośrednio, zaraz za Adamem. Tak. I to jest ważne, że Adam jest przed nim. To jest ważne jest też, że walka o Puchar Świata rozgrywa się już tylko między nimi. Że Jakobsen się tak fantastycznie podniósł. To dobrze wróży temu chłopakowi. 20 lat, tak, 21. Pierwszy sezon, wygrać turniej czterech skoczni. 5 wygranych w Pucharze Świata. I to właśnie takie fantastyczne, zawzięte dochodzenie do bardziej klasowego zawodnika. On mówi, Adam Małysz jest moim wzorem, ale to nie znaczy, że nie można z nim, czy też nie trzeba wygrywać. Jest już Kojankowski. Ja tu widzę szansę na zwycięstwo dla Adama, dlatego że ciągle tu na też chciałby. Od tyłu zaciąga, to nie jest to, co było w pierwszej serii dla tych dwóch zawodników, że tam były przednie ruchy. Ruar Liokelsej i za chwilę będzie wszystko jasne. Jokelsej, później zostanie tylko Koch. Ruar Liokelsej, dwukrotny mistrz świata w lotach, tu już nieraz wygrywał i jest bliżej! A więc Adam Małysz jest już drugi, a trzeci będzie na podium także Anders Jakobsen. To będzie
12 podium Polaka, 11 Jakobsena, ale teraz czy będzie 37 wygrana? Na to pytanie odpowie nam ostatni skoczek. Przypomnę, że jest spora przewaga, 7,5 punktu. A więc no on musi skoczyć daleko, ale będzie miał trochę zapasu w punktach. 7 metrów, czyli jeżeli skoczy powyżej 210 metrów w bardzo dobrym stylu, może liczyć na wygraną. Martin Koch teraz musi sobie on przypomnieć, jakie wielkie nazwiska były w jego rodzinie. Wspominałem, Armin Kogler, Ernst Vettori, stryj Heinz Koch. No, musi skoczyć. Piękna historia, ale historia nie skacze, tylko tak, on. Musi skoczyć około 212 metrów. Czy będzie w stanie, żeby Jochensei skoczył tylko 209. Się teraz uspokoiło na dole, no zobaczymy. Martin Koch, ostatni. Adam Małysz czeka spokojnie na dole, co będzie. Wychylił się mocno do przodu, bardzo mocno, daleko. No, jest daleko. Jest właśnie. Jest blisko, tyle ile trzeba chyba. No i teraz zobaczymy. Zobaczymy noty. 211,5, no, noty niskie. Najlepiej, żeby się zmieścił między Małyszem i Jakobsenem. Noty 18 będzie za Adamem Małyszem, ale nie chcę tego mówić jeszcze, bo trzeba poczekać. 7,5 punktu.